To co się dzieje? Ty kłamiesz, ty kłamco jesteś. Nie wiem, co sobie zrobić. Dzisiaj to zrobię, wieczorem. Nie będzie. No, który raz to mówisz? No, co zrobisz? Co, wyłączasz? Proszę bardzo. Proszę, masz, nagrywaj. Nagrywaj! Masz, nagrywaj! I puszczę do YouTube! No, puszczę. Powiedz prawdę! No, stopujesz, że... Narybałeś rzew! Zabijesz się. Ja narybałeś rzew! Powiedz! Dosyć mam tego słuchania już. Powiedz! Zatruję się, no stop, powieszę się. Ja mam dosyć już tego powiedz. Słuchania. Narybałeś? Nie, ja rozmawiałem z panem Sebastianem i powiedział, bardzo chętnie przyjdź na rozmowę i właśnie przyjdę. Kierownik tam, gdzie mieszkałem na Sienkiewiczach kiedyś. I tam będę mieszkał. I komputer sprzedam i kamerę sprzedam, wszystko posprzedaję, co kupiłem, bo to nie będzie mi potrzebne, ja nie będę nagrywał. Żeby mi banowali. No stop. W taki sposób. Ja mam, nie banuję. Ja mam ciebie w dupie już. Taki sposób. Zachowanie. Jego. No stop tak gada. Ja dzisiaj coś zrobię sobie. No stop. Słuchać mi się nie. To jego powinni... Do o, jego! I tam będę lewy, to pisz, że cię do choroszy zabrali, a nie. Siedem razy zgłosiłeś, na, że mnie nie ma. Nie pójdę ani na opłatę tam nigdzie, tylko na łóżku położę się. No. Słychać. Się oddam jedzenie dla innego chorego i koniec. Lewy się telegrami i koniec. Słuchać non-stop, to by zwariować można. On mnie wysłał do choroszczy. To ciebie powinny na badania. Zobaczcie, troje napisali, babeczki twoje, kochane. Żeby nie ty, to Krzysztof by w choroszczy wylądałby. Wylądujesz. No i dobrze. Nie można z tą osobą normalnie porozmawiać. Widzicie sami. Dziwicie się? O, człowiek mówi, może ja jutro przyjadę, jak zima się robi, może parę worków węgla pójdziemy, kupimy, żeby cieplej było, bo święta, żeby coś zrobić, a on, że go nie wpuści tutaj na ulicę, a co ty, to weź koparkę i wykop dziurę, żeby tu nie jeździli. O, dobry ten kaba. O, cebulka, a i wędlina, to dobre takie zawinięte.